Hej. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o szkole Zbigniewa Herberta. Zbigniew Herbert, znakomity polski poeta, kandydat do Nagrody Nobla, urodził się we Lwowie w 1924 w rodzinie Bolesława Herberta. Ojciec poety był prawnikiem, doktorem praw, dyrektorem Małopolskiego Banku Kupieckiego i Lwowskiego Oddziału Westy. Mama Maria Kaniakówna urodziła jeszcze dwoje dzieci. Herbert miał dwoje rodzeństwa, brata Janusza i siostrę Halinę. Nasz poeta, przyszły poeta, w latach 1931-37 uczęszcza do publicznej powszechnej szkoły męskiej nr 2, a w 37 zostaje uczniem 8 Państwowego Gimnazjum i Liceum imienia Króla Kazimierza Wielkiego we Lwowie. Wypadałoby powiedzieć, dlaczego chcę opowiedzieć o tej szkole. Dlatego, że Herbert trafił na dwa okresy działalności tej szkoły. Pierwszy, znakomity, bogaty, zewnętrznie i wewnętrznie. Zewnętrznie, co mam na myśli? Wyposażenie szkoły, budynek szkoły, zasady funkcjonowania szkoły i rewelacyjne grono pedagogiczne. Potem przyjdzie rok 1941 i pokażę, jak tę szkołę w jak brutalny sposób zniszczono i co się udało zrobić, żeby ona już nie funkcjonowała w taki sposób jak wcześniej. W zasadzie najpierw była wzorem prowadzonej szkoły, a potem już była takim kalekim tworem, można tak powiedzieć. I niestety ten kaleki twór odziedziczyliśmy, bo po 1945 nasze szkoły będą bardzo podobnie funkcjonować. Ale wracamy do złotego okresu. Gimnazjum, do którego chodzi Herbert, jest matematyczno-przyrodnicze. Numer ogólnopolski to 556 i ten widnieje na tarczach. Ósemka była szkołą elitarną. Tam uczęszczały dzieci inteligencji i elity intelektualnej Lwowa. No, nasz bohater był synem dyrektora banku, więc rodziców było stać na to, żeby on uczył się właśnie tam. Wśród uczniów ósemki byli m.in. Wiktor, syn profesora Rudolfa Weigla, twórcy szczepionki przeciwtyfusowej, Janek Parnas, syn profesora Parnasa, światowej sławy biochemika, Jasio Skarbek z rodziny Skarbków, fundatorów Lwowskiego Teatru ich imienia, generał Tadeusz Burko-Morowski, kompozytor Roman Palester, poeta i trener narciarski Tomasz Gludziński, znany jeszcze niektórym z nas Andrzej Chiolski i Jerzy Michotek. W Labiryncie nad morzem Herbert opisuje swoją szkołę. Gimnazjum stało na wzgórzu. Był to biały, trzypiętrowy gmach o dużych oknach. Jeśli wyróżniał się czymkolwiek, to surową prostotą. Fasada bez ozdób, tylko na szczycie znajdowała się płaskorzeźba przedstawiająca orła. Wchodziło się przez ciężką bramę. Schody, a na szczycie schodów potężny posąg patrona naszej szkoły. Gipsowo-blady król miał wysunięty lewy but i ten nieważny, zdawałby się szczegół, stał się materialną przyczyną uczniowskiego zwyczaju, nie licującego z powagą zakładu wychowawczego. W dostojnej bieli patrona ów lewy but był niepokojąco czarny i wypolerowany od licznych dotknięć, które uchronić nas miały od złych uroków. Na nic nie pomogły surowe zakazy. Oddawaliśmy się tym magicznym praktykom z ciemnym, chłopskim uporem.
Chlubą ósemki była kadra z tytułami profesorów, docentów, doktorów. Nauczyciele byli autorami prac naukowych i autorami podręczników szkolnych. Belfrowali tam najlepsi. Ale też warunki do prowadzenia zajęć w tej szkole mieli doskonałe, bo szkoła powstała na przełomie lat 20. i 30. XX wieku. Na przykład pan od przyrody, słynny dr Fortunat Stroński, bohater jednego z wierszy Zbigniewa Herberta, dysponował 4 pomieszczeniami. Gabinetem, wiwarium, salą z gablotami pełnymi ptaków i salą ze sprzętem laboratoryjnym. Herbert wierszu napisze: w drugim roku wojny zabili pana od przyrody, łobuza od historii. Nie będzie to prawda, dr Fortunat Stroński umrze po wojnie. O gabinecie przyrodniczym opowie też Adam Trojanowski. Pozostały najlepiej w pamięci te akwaria, w których pływały dość obrzydliwe, salamandropodobne, czarne aksolotle z dużymi łbami. W pracowni chemicznej rządził profesor Turkiewicz, eksponował przeróżne reakcje, a czasem ku radości uczniów dochodziło do wybuchów. Pracownia fizyczna należała do profesora Halaubrennera, wypełniona była przyrządami fizycznymi. Gabinet geograficzny to ziemia profesora Dręgiewicza, w niej królowały mapy i plansze. W pierwszej klasie gimnazjum łaciny uczył Grzegorz Jasilkowski, który miał przydomek Grzesio. Herbert go szczególnie mocno wspomina. Pamiętam dobrze ten dzień, kiedy po raz pierwszy wszedł, a właściwie wkroczył do naszej klasy. Powiedział, że nie będzie nas zachęcał do nauki, liczy tylko na nasz rozsądek i poczucie odpowiedzialności, bo w końcu młodzieńcy rzymscy w naszym wieku przywdziewali togę rzymską i gotowali się do rządzenia największym imperium świata. Potem narysował im plan Forum Romanum, niczego bliżej nie objaśniając. Wygłosił tylko uwagę: być może przyjedziecie kiedyś do Rzymu w orszaku prokonsula. Powinniście zatem poznać główne budowle wiecznego miasta. Nie chcę, żebyście się pętali po stolicy Cezarów, jak nieokrzesani barbarzyńcy. Opisze Herbert Grzesia jako tego nauczyciela, który uśmiechał się rzadko, a jeśli już to sardonicznie. Napisze, że skala jego gniewu była nieporównywana w swoim bogactwie i odcieniach. Od ironicznego syku przez retoryczną tyradę o powinnościach młodzieńców, aż do padającego jak jowiszowy grom: siadaj, durniu. I rozwinie tę swoją myśl o szkole Herbert, mówiąc, że w tamtym czasie nikt poważny nie podważał uczenia języków klasycznych w szkole. Było to po prostu proste ćwiczenie umysłu, zaprawa charakteru. Zmagali się uczniowie z rzeczami trudnymi. I podsumuję to w ten sposób: okrucieństwo szkoły przygotowywało do okrucieństwa życia. Więc uczyli się tej łaciny. Jak? Napisze Herbert: w męce, pracowaliśmy w pocie czoła, zbliżała się pora owocowania, w następnym roku mieliśmy przejść do poezji Catullusa i Horacego. Wtedy wkroczyli barbarzyńcy. 20 lat później będzie wspominał w lekcji łaciny: pierwsze swoje kroki skierowałem na forum, to, że nie czułem się zagubiony wśród kamieni, jest zasługą mego profesora łaciny. O Józefie Pieniążku, był to pan od rysunku, który w swoim atelier miał popiersia bogów, filozofów i poetów, a był znanym malarzem i zakochanym w Podhalu. O księdzu Filipie Kmicie, kanoniku lwowskiej kapituły, uczącym religii, który miał swoją świecką przeszłość, podczas I wojny światowej stracił żonę i dziecko i został kapłanem, a wieczorami wracał do tej swojej świeckiej przeszłości, nakładał krótszą sutannę i wstępował do teliczkowej na małe co nieco. Natomiast kiedy uczniowie za bardzo rozrabiali, błagał, żeby mu dali dożyć do maja, miesiąca Matki Boskiej. O profesorze Janie Zakrzewskim, panu od niemieckiego, absolwencie Uniwersytetu w Heidelbergu, który uczniom kazał powtarzać po niemiecku głośno i churalnie: głupota jest największą i najbardziej zaraźliwą chorobą na świecie, jest wielka jak wszechświat. Opowiedział Joannie Siedleckiej, autorce Pana od poezji, Józef Słotwiński, reżyser teatralny i filmowy, twórca teatru telewizyjnego i telewizyjnej Kobry.
Trzeba dodać, że szkoła była położona obok Parku Stryjskiego na wzgórzach, posiadała basen. Uczniowie mieli do dyspozycji skocznie, bieżnie, boisko, tarcze do koszykówki i salę gimnastyczną z szatniami i natryskami. W sali gimnastycznej była obrotowa scena, która z jednej strony była sceną dla widowisk, a w niedzielę zamieniała się w ołtarz. W 1937 roku nowicjusz Zbigniew Herbert w granatowym mundurku, czapce konfederatce i starczą na rękawie zjawi się w ósemce. Napisze o tym w pierwszych wrażeniach. Moja lękliwa wrażliwość nowicjusza rejestrowała z początku najmocniej nie obrazy, lecz wrażenia węchowe. Szatnia znajdowała się na samym dole w rozległej suterynie. Była to jakby kuchnia szkolnych woni, prochu, skóry, wilgotnej odzieży i strachu. Stamtąd szło się długim korytarzem z kamienną posadzką, a więc pachnącym kamieniem, aż do klasy z zapachem pokostu, kredy i wilgotnej tablicy. Zaraz pierwszego dnia naszą uwagę zwróciła grupa uczniów trzymających się na uboczu, repetenci. To oni pierwsi wprowadzili nas w skomplikowany, najeżony niebezpieczeństwami świat szkoły, ponieważ każdy z naszych profesorów był indywidualnością, jeśli nie oryginałem. Należało rozpoznać przeciwnika tak dokładnie, jak tylko było to możliwe. Matematyk i łacinnik budzili świętą grozą. A potem był rok 1939. Przyszli barbarzyńcy. 17 września 1939 roku świat się zawalił. Rosjanie okazali się kolejnymi agresorami. Uczniowie ósemki 21 września dowiedzieli się, że swojej szkoły nie skończą. Zostaną uczniami dziesięciolatki. Nowe władze uznały, że poziom szkół sowieckich jest wyższy od poziomu szkół polskich. Polska inteligencja zastygła bez ruchu, mentalnie, a za moment została porażona ekonomicznie. Gimnazjum, jak wspomniałam, przemianowano na dziesięciolatkę. Herbert znalazł się w siódmej klasie, bowiem wedle nowych władców był źle wykształcony i znalazł się w klasie niżej. Demontaż szkoły rozpoczął się od skucia młotami kamiennego orła w koronie, zasłonięciem deskami figur Kazimierza Wielkiego i królowej Jadwigi, likwidacją ołtarza w sali gimnastycznej i powieszeniem Stalina, Berii i Mołotowa zamiast Piłsudskiego. Zawisły propagandowe plakaty wyśmiewające polskich żołnierzy, których oficjalnie nazywano zajączkami. Uczniom zakazano chodzić w mundurkach. Basen dla nich został zamknięty. Udostępniony został dla nowej sowieckiej władzy. Połączono w ramach koedukacji klasy dziewczyn z chłopakami. Elitarną szkołę urszulanek potraktowano tak. Ogołocono ją z kaplic i orłów, siostry wyrzucono ze szkoły i klauzur, zabroniono im wstępu do klasztoru. Część sióstr z powodu braku kadr pozostawiono. Musiały się przebrać w cywilne ubrania, zdjąć habity i welony. Po zdjęciu welonów uczniowie zobaczyli ogolone głowy sióstr. Uczennice musiały zrezygnować z plisowanych spódniczek i przepięknych bluz z marynarskimi kołnierzami. Szkoła została poprowadzona na sowiecką modłę, ale tlił się tam jeszcze jakiś promyk i stara kadra po cichu swoimi kanałami przenosiła tam tych lepszych uczniów z ósmego gimnazjum. Trafił tam Zbyszek Herbert. Po co to było zrobione? No po to, by Sowieci całkowicie nie rozwalili tej szkoły. Lekcje gimnastyki były lekcjami wstydu. Dziewczynki się krępowały, chłopcy z dobrych domów też nie wiedzieli, jak reagować i jak się zachować wobec nich. Uczniowie uczyli się od soboty do czwartku, by po to, by nie chodzić na mszę, piątek był wolny. Kiedy zaczęli chodzić na msze wieczorne, wymyślono im zajęcia gimnastyczne. Kadra. Pan od łaciny zginął podczas kampanii wrześniowej. Pan od geografii przedostał się na Węgry, do Polski wrócił w 1945. Pan od historii osiadł w Szwajcarii. Ksiądz Kmita umarł taktownie przed wybuchem wojny. Fizyk profesor Hallau-Brenner z profesorem Ajdukiewiczem zajęli się skupem bydła, napisze Siedlecka. Doktor Fortunat Stroński za Sowietów jeszcze uczył, za Niemców karmił wszy, wreszcie znalazł się w Nowym Sączu, w Gliwicach nie przyjął propozycji pracy na reżimowej uczelni i uczył w Ornontowicach. Zmarł nagle na zawał.
Kadra nauczycielska składała się w połowie ze starych nauczycieli i nowych przysłanych przez nową władzę. Przybyła do szkoły Paulina Ochrynienko, opiekunka klasy, Cecylia Teichmann, która uczyła historii Związku Sowieckiego i dziadek od nauki rosyjskiego zwany Dżunglasem. Chodził w rubasze, gumowcach na gołych nogach i czapce, której nie zdejmował nawet w pokoju nauczycielskim. Nie zabrakło w tej ekipie komsomołki pilnującej roboty politycznej i werbującej uczniów. Z kolei nowa dyrektorka Menis okazała się bardzo porządnym człowiekiem. W tych parszywych czasach wspominali później nauczyciele. Udawała, że pewnych rzeczy nie widzi i pomagała, kiedy mogła. Uczniowie, tych nagle przybyło. Napływ bieżeńców spowodował, że oddziały liczyły po 60 osób. Narzucono nowe przedmioty, literaturę ukraińską i rosyjską, zlikwidowano łacinę. Runęło wszystko. Nauka, dyscyplina, zlikwidowano oceny negatywne, bo to po co i dla kogo. Zrzynanie stało się równie modne jak samogon i papierosy. Najważniejsze były akcje propagandowe, pochody i święta polityczne. Uczniowie nie bojkotowali ich całkowicie. Przyciągały kioskami z batonikiem, kwasem chlebowym i chałwą. W sklepach nie było niczego. Na politycznych mityngach zachęcano słabych uczniów do zwalania winy na nauczycieli. Uczeń mógł publicznie oskarżyć nauczyciela, ten stawał ze spuszczoną głową i obiecywał poprawę. Wagary stały się modne. Uczniowie lecieli do sklepów albo na randki w Parku Stryjskim. Podpalali ordynarne papierosy, pociągali samogon. Oczywiście te randki nie dotyczyły lwowianek, a tych, co napłynęły do Lwowa. Jeden z nauczycieli z fizkultury dobierał się do uczennic, z chłopakami palił papierosy. Dzieciarnia nie widziała zagrożenia. Stara kadra przestrzegała. Nadchodzą czasy, że językiem porozumienia będzie tylko wzrok. Doktor Stroński pokazał im na przykładzie z patyczkami, że jednego człowieka łatwo złamać, z całym narodem się to nie uda. Niektórzy zrozumieli, inni nie brali sobie tego w ogóle do serca. W kwietniu 1940 roku doszło do masowych wywózek całych rodzin. Lwowiacy w dużej części otrzymali zakaz mieszkania w dużych miastach, kazano im się z dużych miast, między innymi ze Lwowa, wynosić. W nowym roku szkolnym 40-41 dowiedzieli się uczniowie o tym, że będą mieć dwa nowe przedmioty. Będą się uczyć darwinizmu i wojennej podgotowki. To drugie to było przygotowanie do służby. Uczyli się regulaminów wojskowych i obsługi karabinu. Załamującymi przeżyciami były dla nas wszystkie sowieckie uroczystości, w których musieliśmy brać udział. W rachubę wchodziły nie tylko okropne mityngi, pełne kłamstw i głupoty. Jeszcze gorsze były manifestacje, podczas których musieliśmy nosić przerażające feretrony z gwiazdami, hasłami, portretami Lenina, Stalina i innych dostojników. Było to tak strasznie przeciwne naszym przekonaniom i wstydziliśmy się jeden przed drugim, gdy nas tym paskudztwem obarczono. Te komunistyczne relikwie nauczyliśmy się podrzucać w bramach i za płotami podczas przemarszu przez miasto. Później znaleziono na to sposób i ścisłe rozrachowanie nas z wręczonych emblematów bolszewizmu, napisze inny absolwent ósemki. Bieda zaczęła doskwierać natychmiast, brakowało wszystkiego, po chleb trzeba było stać w długich ogonkach. W czerwcu 1941 wybuchła wojna niemiecko-sowiecka. Radość była krótka. Brytyjski premier Churchill zapowiedział, że Sowiety stają się automatycznie brytyjskim sojusznikiem. Lwów stał się Lembergiem i okazało się, że może być jeszcze gorzej. Ruszyło tajne nauczanie, kto żyw uczył się języków obcych, ale trzeba było mieć na to pieniążki. Uczniowie ósemki wraz z poetą zdawali konspiracyjną maturę w mieszkaniu jego rodziców. Ten sowiecki wzorzec nauczania przejęto w Polsce po wojnie. Trwa, śmiem powiedzieć, do dziś. Ludzie starej daty, czyli moje roczniki gierkowskiej propagandy sukcesu, mają świadomość ułomności socjalistycznego modelu szkolnictwa. Po przełomie 1989 roku nic się nie zmieniło. Jeszcze mniej wymagań i jeszcze mniej dyscypliny jest w szkole. Teraz na matematyce dzieci malują Drwala, a na polskim wydzierają biogram Mickiewicza. A my wszyscy po cichutku się pytamy, gdzie są elity. Dziękuję.